zorganizowanym w ramach programu Filmoteka Szkolna Akcja. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Rok z Filmoteką Szkolną to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącą jest pani Karolina Giebel-Smajkut. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, omówimy kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Ja się teraz tam przywitam. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. W tym okienku mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja bardzo proszę o sygnał i gdzieś już w indywidualnej rozmowie postaram się pomóc. I nie pozostaje mi nic innego, życzę owocnego spotkania i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Przekazuję Tobie głos. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest mój debiut webinarowy, dlatego od razu wszystkich z góry przepraszam, jeżeli pojawią się jakieś niedociągnięcia. Będę nad sobą intensywnie pracować w trakcie tej godziny. Ja widzę tutaj, że jakby z niektórymi z uczestników się znamy, niektórych kojarzę troszkę mniej, ale wszystkich witam, witam na webinarze. Bardzo się cieszę, że udało nam się zebrać. Jest to może nie jakieś bardzo duże grono, ale mimo wszystko bardzo fajnie. Dzień dobry Pani Anno. Webinar będzie, nagranie z tego webinarium będzie udostępnione na YouTubie, będzie udostępnione na naszej stronie, także będzie można do niego wrócić później i sobie pewne treści odświeżyć, albo być może nawet podlinkować i dzień dobry Pani Halino, będzie można te treści później do nich wrócić, albo po prostu odesłać może kogoś po informacje, jeżeli będzie chciał takich informacji zasięgnąć. Na początku powiem, że webinarium odbywa się w ramach projektu Filmoteka Szkolna Akcja, dzięki który jest realizowany we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym przy współpracy, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Także dzięki takim partnerom możemy ten projekt prowadzić i możemy również zorganizować dzisiejsze webinarium. Ja postaram się jakby tak dosyć spokojnie przez tą prezentację przejść, zostawiając jednak trochę miejsca na Państwa pytania, na jakieś wątpliwości. Na samym początku chciałam zaprosić do takiej niewielkiej ankiety, żebyśmy mogli się zorientować, skąd jesteśmy i w jakich szkołach uczymy. Już tą ankietę udostępniam. Bardzo bym prosiła o wypełnienie tej ankiety. Ja właśnie nie wiem, czy to jest. Okej. Coś się stało, nie wiem. Była ankieta i jej nie ma. Okej, dobrze, super, dziękuję Daria. To teraz bardzo proszę o przesłanie swoich odpowiedzi. Zaraz będziemy mieli jasność. Czy wszyscy już zagłosowali? Chyba tak, prawda? Okej. Ja tutaj nie wiem, czy ja muszę zaznaczyć tę odpowiedź. Okej, dobrze. I teraz. Nie wiem, czy dobrze to robię. Chciałabym udostępnić to. Jeszcze nie. Jeszcze nie wszyscy. Jest OK, tak? Mam otworzyć teraz ankietę w odrębnym okienku. Okej, super. O, widzę, że szkoły ponadgimnazjalne. Nie, nie mamy nikogo ze szkoły podstawowej, tak? Ale jest tylko jedna odpowiedź, tak naprawdę. Dobrze, to może w takim razie, jeżeli jest ktoś ze szkoły podstawowej, to bardzo prosiłabym, żeby się zgłosił, wykorzystując czat po lewej stronie. Będziemy mieli wtedy, to jest dosyć ważna informacja, ponieważ uczestnikom ze szkoły podstawowej chciałabym przekazać jakieś dodatkowe informacje. Tylko jedna osoba nie zagłosowała. Okej, dobrze.
Dobrze, świetnie. Czyli rzeczywiście mamy uczestników raczej ze szkół ponadgimnazjalnych. Także te informacje dla szkół podstawowych będę przedstawiała w dużym skrócie. No, z taką nadzieją, że być może ktoś wróci, ktoś ze szkoły podstawowej wróci później do nagrania i będzie mógł z tych informacji skorzystać. No dobrze, to teraz słów parę na temat samego projektu. Projekt Filmoteka Szkolna jest realizowany od samego początku jako część programu Filmoteka Szkolna, realizowanego przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Państwo to widzą na prezentacji. Filmoteka Szkolna wspiera włączanie filmu do zajęć szkolnych. Oferujemy, przygotowujemy uczniów i nauczycieli do pracy z filmem poprzez organizowanie różnych wydarzeń, poprzez wspieranie nauczycieli i uczniów naszą wiedzą, naszymi materiałami pomocniczymi, również próbując sieciować nauczycieli, zachęcać ich do kontaktu, do uczestnictwa w różnych inicjatywach lokalnych, które są realizowane no, w ramach naszego projektu lub też w ramach, ogólnie w ramach całego programu Filmoteka Szkolna, ponieważ program Filmoteka Szkolna jest programem znacznie obszerniejszym niż sam projekt Filmoteka Szkolna Akcja. Został zainicjowany w 2009 roku, kiedy to Polski Instytut Sztuki Filmowej opracował pakiet filmów i materiałów. Te filmy są, na początku zostały rozesłane, pierwszy pakiet został rozesłany do 14 tysięcy szkół ponadpodstawowych w Polsce. Drugi pakiet został udostępniony na platformie i jest dostępny na platformie filmotekaszkolna.pl. Stali bywalcy naszego projektu na pewno to wiedzą, ale pozwolę sobie powtórzyć tym osobom, które być może pierwszy raz z całą ideą się stykają. Projekt Filmoteka Szkolna Akcja jest więc projektem, który pomaga wdrażać pakiet, odwoływać się, pracować z tym pakietem. Oczywiście nie tylko, zachęcamy do sięgania po rozmaite różne filmy, natomiast pakiet jest naszą bazą, pakiet jest takim zasobem, z którego korzystamy najczęściej, jak również różne inne wydarzenia i inicjatywy organizowane przez właśnie Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny w ramach programu Filmoteka Szkolna, czyli różne warsztaty, spotkania lokalne organizowane przez liderów i liderki programu działające lokalnie. Jest tych osób 23, prowadzą 17 z tych osób, prowadzi swoje własne pracownie Filmoteki Szkolnej w swoich miejscowościach, w swoich szkołach. Natomiast pozostałe osoby równie aktywnie korzystając z innych zasobów, działają na swoim terenie. Jest też wiele innych wydarzeń, wiele innych inicjatyw i projektów prowadzonych w ramach Filmoteka Szkolna, programu Filmoteka Szkolna, na przykład są zajęcia wędrujących filmoznawców Filmoteki Szkolnej, którzy odwiedzają szkoły i opowiadają o filmie, jak również jest Filmoteka Szkolna Akademia, czyli warsztaty prowadzone przez Warszawską Szkołę Filmową i Gdyńską Szkołę Filmową. Zachęcam bardzo do zaglądania na stronę filmotekaszkolna.pl i zapoznawania się z ofertą, jaka jest organizowana czy realizowana, proponowana nauczycielom z całej Polski w ramach tego programu. Natomiast wróćmy teraz do naszego projektu, który jest częścią, ale też jest też bardzo obszernym działaniem, w którym bardzo dużo się dzieje. Ja na początek postaram się wytłumaczyć parę takich zasad, które wiążą się z uczestnictwem w naszym projekcie. Również po to, by jeszcze raz przypomnieć osobom, które je doskonale znają, bądź też by po prostu osobom pozostałym jakby tą wiedzę troszeczkę uporządkować i może wyklarować. Otóż do projektu Filmoteka Szkolna Akcja trzeba się zgłosić. Można to zrobić poprzez taki link do formularza, który jest na stronie naszej filmoteka.co.org.pl. Zgłaszając się do naszego projektu,
szkoły, nauczyciele zobowiązują się do realizowania jednego z trzech typów działań. Może być to projekt edukacyjny wykorzystujący film, może to być szkolny klub filmowy lub lekcje z filmem. Zazwyczaj jest tak, że szkoły zgłaszające się do projektu wybierają jedno z tych działań jako takie działanie bazowe, nie zamykając sobie drogi do działań innych. Zazwyczaj tak jest, że jak ktoś już zacznie działać z filmem, to gdzieś tam po drodze okazuje się, że lekcje z filmem nie wystarczają, potem jest szkolny klub filmowy, na sam koniec może jakieś warsztaty już tworzenia filmów, potem działania praktyczne. To się bardzo prężnie rozwija. Zazwyczaj jest tak, że jakby to zgłoszenie jest tylko jakby takim punktem wyjścia, czy takim odniesieniem, takim no czymś, taką bazą, do której można się później odwołać i która jest dla nas ważna przy na przykład rozliczaniu projektu i sprawdzaniu później, zaglądaniu do sprawozdania z realizacji. No właśnie, na czym polega realizacja tego projektu? Polega na tym, żeby właśnie to zgłoszone działanie realizować. Zachęcamy oczywiście do poszerzania swoich działań na różne sposoby, organizując też na przykład wydarzenia dodatkowe, zaraz o tym powiem. Czyli nauczyciele, którzy zgłosili swoje szkoły, realizują razem ze swoimi zespołami, ekipami różne działania i pod koniec roku, gdzieś tam po drodze, zaraz o tym porozmawiamy, tutaj trochę wyprzedzam to, co chciałabym powiedzieć później, ale to jest ważne w tym miejscu. Zachęcamy oczywiście do dokumentowania tych działań, do opisywania ich w ciągu roku. Bardzo nam zależy, żeby ta nasza współpraca w projekcie nie wyglądała w ten sposób, że szkoła najpierw się zgłasza we wrześniu, a później się raportuje pod koniec roku, przesyłając nam jedną zbiorczą relację i czekając na zaświadczenia. Bardzo nam zależy, żeby ta współpraca była jednak bardziej regularna i żebyśmy w ciągu roku też byli w kontakcie, byśmy mogli się zapoznać z tym, co w danej szkole się dzieje. Dlatego będziemy zachęcali do przesyłania regularnych relacji. Na późniejszych ekranach wyjaśnię, korzystając z późniejszych ekranów, wyjaśnię, jak to będzie przebiegało i jak takie raportowanie czy takie relacje będziemy zbierać i jaki mamy pomysł na to, żeby do tych relacji inspirować. Jak już powiedziałam, pod koniec roku szkoły przesyłają do nas relacje z działań i my w zamian wysyłamy zaświadczenia dla nauczycieli prowadzących projekt i dyplomy dla uczniów, no, uznają za te działania. Natomiast no, my jesteśmy jakby podmiotem realizującym ten projekt i to nie jest tak, że jakby zostawiamy szkoły same sobie, tylko oferujemy szeroko zakrojone wsparcie, które powinno wesprzeć wszystkich nauczycieli w realizacji projektu. Na czym to wsparcie polega? Tutaj jest szerszy opis na tym slajdzie. No, na pewno można zacząć od tego, że na początku roku, zbierając wszystkie zgłoszenia, przesyłamy taki pakiet wstępny materiałów pomocniczych, które mogą wesprzeć realizację działań. Poza tym w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia filmowe, które mogą być właśnie takim punktem odniesienia, czy takimi przerywnikami, czy takim motywatorem do dalszych działań. O tych wydarzeniach powiem za chwilę troszkę więcej, więc nie będę się tutaj rozwodzić. Przesyłamy aktualny newsletter informując o tym, co filmowego można w danym momencie zrobić, jakie działania się odbywają, gdzie możemy się zgłosić, jaki termin nam ucieka w tym momencie, tak, do jakiejś rejestracji, do ważnej rekrutacji. Poza tym oczywiście oferujemy pomoc merytoryczną, metodologiczną. Można do nas w każdej chwili napisać, zadzwonić. My postaramy się pomóc na wszelkie sposoby. Też sieciując nauczycieli, odsyłając do na przykład specjalistów, co do których mamy pewność, że na pewno mogą pomóc. Promujemy działania w mediach, działania młodzieży, to co się dzieje, relacje do nas nadsyłane, jakby publikujemy na naszych, korzystając z naszych kanałów i jak również no, też pod koniec roku wysyłamy zaświadczenia, które też są pewną formą zachęty.
Co będzie się działo w tym roku? Bo już powiedziałam o tych wydarzeniach odrobinę, powiedziałam o tym, że to jest takie nasze zobowiązanie, że na pewno coś będziemy organizować. No i tak właśnie będzie, tak? Już teraz zaczynamy od tego webinarium, ale to webinarium jest tylko takim wstępem. Do końca września będziemy rekrutować do projektu, będziemy pomagać właśnie w tych pierwszych, w rozkręceniu pierwszych projektów. Naprawdę codziennie otrzymujemy bardzo wiele różnych telefonów od osób, które chcą się zgłosić, które się zastanawiają i jakby to, no, w to działanie na pewno będziemy się bardzo, bardzo angażować. Natomiast począwszy od października zaczynamy już takie bardziej, powiedzmy, sformalizowane działania i pierwszym z nich będzie kurs dla uczniów. Dzień dobry. Dzień dobry, mamy pana Czarmani. Witam serdecznie na naszym webinarium. Więc kurs dla uczniów 16 października otwiera się, także prowadzimy już rekrutację do tego kursu. Można link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na naszej stronie filmoteka.org.pl. Przypominam raz jeszcze. I zachęcam serdecznie, tym bardziej zachęcam również, jeżeli zastanawiają się Państwo nad zgłoszeniem swoich uczniów, to zachęcam do tego, by zrobić to jak najszybciej, ponieważ ta edycja będzie troszkę zawężona w stosunku do edycji poprzednich. To znaczy przyjmiemy 40 grup, nie możemy przyjąć więcej, dlatego zachęcam, żeby zgłosić swoich uczniów jak najprędzej, bo to rzeczywiście zazwyczaj zgłasza nam się trochę więcej, więc żebyśmy potem nie byli zmuszeni komuś odmówić. Więc kurs dla uczniów to jest pierwsze takie wydarzenie. Następnym wydarzeniem, które w tym samym czasie będzie realizowane, są szkolenia dla nauczycieli. To znaczy szkolenia dla nauczycieli są jakby działaniem niezależnym od takiego kursu dla nauczycieli, który jakby cały czas jest udostępniony na naszej stronie. To jest kurs otwarty ABC Edukacji Filmowej. O tym kursie powiem za chwilę odrobinę więcej. To jest taki kurs, który jakby jest cały czas na stronie i można go w każdej chwili obejrzeć, podejrzeć, zajrzeć do tych PDF-ów. Także ten kurs, o tym kursie w tym momencie nie mówię, tylko mówię o takich bardziej no, interaktywnych jednak kursach, szkoleniach dla nauczycieli. O nich też powiem za chwilę więcej. Powiem teraz tylko, że one zostały, szkolenie nasze regularne, większe zostało podzielone na trzy moduły. I pierwsze szkolenie, które kiedyś było pierwszym modułem kursu dla zaawansowanych edukacja filmowa nowe wyzwania, w tej chwili będzie funkcjonował, te moduły będą funkcjonowały oddzielnie i pierwszy moduł film a wychowanie startuje 16 października, tak samo jak kurs dla uczniów. Serdecznie zachęcam do zgłaszania się. Link do tego szkolenia również jest już na stronie filmoteka.co.org.pl. Następnym działaniem jest konkurs Nakręć się. Rekrutację do tego konkursu ogłosimy w listopadzie, rozstrzygnięcie konkursu w styczniu. O konkursie też powiem nieco więcej za chwilę. Na chwilę obecną tylko chciałam powiedzieć o tych datach. Także to jest listopad. W styczniu wirtualny festiwal filmoteki szkolnej, czyli jedno z ulubionych działań naszych uczestników, takie działanie, które cieszy się niesłabnącym powodzeniem, które bardzo się uczniom, uczestnikom podoba. Wierzę, że tegoroczna edycja będzie tak samo porywająca, że też uda nam się stworzyć taki sam kreatywny ferment, jak nam się udaje stwarzać co roku, że uczniowie nas nie zawiodą, bo nigdy nas nie zawodzą, więc to wydarzenie odbędzie się w styczniu. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, może trochę szerzej, bo nie mam tego na oddzielnym ekranie nawet, to jest grywalizacja w projekcie. Polega to na tym, że w tym roku zapraszamy wszystkie szkoły, które obecnie są w naszym projekcie, do grywalizacji. To znaczy, że postanowiliśmy nagradzać wszystkie działania, które są przeprowadzane
w danych szkołach zgłoszonych do projektu odznakami filmoteki szkolnej, srebrnymi i złotymi. Szkoła, znaczy projekt Filmoteka Szkolna Akcja będzie miał swoją podstronę na nowej stronie filmotekaszkolna.pl. Tutaj ważne ogłoszenie, niedługo ruszy nowa strona filmotekaszkolna.pl i tam będzie podstrona filmoteki projektu Filmoteka Szkolna Akcja i na tej podstronie będziemy mieli specjalne miejsce, które będzie przeznaczone, będą tam wizytówki wszystkich szkół, dlatego teraz na etapie zgłoszeń prosimy Państwa o załączenie zdjęcia, ponieważ każda szkoła będzie miała swoją wizytówkę i te wizytówki będą, na tych wizytówkach będziemy zaznaczać, ile odznak dana szkoła zdobyła w danym miesiącu. Będziemy co miesiąc zapraszać wszystkie szkoły do przesyłania relacji z działań za dany miesiąc i wybierać trzy relacje najciekawsze, które nas najbardziej poruszą, które wydadzą nam się najbardziej kreatywne i niespotykane i które będą pokazywały jakieś bardzo, bardzo ciekawe działania. Te relacje będziemy nagradzali osobnymi nagrodami w postaci książek i filmów. Także w tym roku mam nadzieję, że jakby będziemy w takim bardzo regularnym kontakcie, będziemy mogli jakby zaglądać do Państwa miejscowości, do Waszych miejscowości, bo wiem, że są z nami również całe klasy, więc z tego się ogromnie cieszymy, że jest taka perspektywa, że będziemy mieli ze sobą bardziej regularny i taki intensywniejszy kontakt. Więc to już niedługo, to są kwestie nowej strony filmotekaszkolna.pl. Będziemy pewnie o tym bardzo niedługo mówić, ponieważ to jest dość niedługa perspektywa. Także myślę, że niedługo będziemy już te sprawy precyzować. Na razie pewnie z wykorzystaniem jeszcze naszych dotychczasowych kanałów, później z wykorzystaniem Facebooka Filmoteki Szkolnej, z wykorzystaniem mailingu, także na pewno to przejście z jednej strony na drugą będzie dosyć gładkie, proszę się w ogóle tym nie martwić. Dobrze, to teraz słów kilka na temat kursu internetowego dla uczniów. Tak jak powiedziałam o tym, że powiem o tym troszkę więcej później, tak? To jest właśnie ten moment. Tak jak już mówiłam, w tym roku 40 grup uczniowskich zbieramy. Kurs zorganizowany jest w ten sposób, że obejmuje 6 modułów tematycznych. Te moduły do pewnego momentu są modułami wspólnymi dla wszystkich grup, które się zgłosiły na kurs i tam w tych modułach wstępnych jest na przykład historia filmu, w tym historia filmu polskiego z naciskiem na filmy znajdujące się w pakiecie filmoteki szkolnej. Natomiast w późniejszym czasie następuje podział na ścieżkę krytyka i na ścieżkę młodego filmowca. Grupy w zależności od swoich preferencji, kompetencji wybierają sobie ścieżkę, którą chciałby podążyć i od tej pory już mają odrębne moduły. Dla każdej z grup są odrębne ekrany z innymi treściami, które dotyczą albo właśnie technik filmowych, różnych operatorskich, reżyserskich, scenariuszowych, jakichś elementów wiedzy, albo wręcz przeciwnie, są to ekrany poświęcone krytyce filmowej i analizie filmowego obrazu właśnie z takiego krytycznego punktu widzenia. Finałem kursu jest przesłanie swojej projekcji filmowej, znaczy swojego projektu filmowego, który jest realizowany pod okiem mentorów, bądź też przygotowanie i przesłanie autorskich recenzji. Recenzje są tworzone nie grupowo, tylko w grupie każdy indywidualnie pisze swoje własne recenzje i te recenzje są przesyłane. Oczywiście pisanie też się odbywa pod opieką mentorów, dlatego że wszystkim uczniom na kursie zapewniamy opiekę mentorską.
Tak, Pani Anno, program wygląda bardzo ciekawie. Zgadzam się z Panią w 100%. Dobrze, jeszcze chwilę, tylko jeszcze powiem o tej zamkniętej grupie facebookowej, konkursy, zabawy, wymiany doświadczeń i wiedzy. Tak, zamierzamy grupę rozkręcić. W tym roku mamy bardzo taki, myślę, intensywny i taki bardzo bym powiedziała, jesteśmy zmotywowani, zmobilizowani, żeby uczniów również na Facebooku moderować, proponując im gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Dobrze, teraz tutaj kurs otwarty ABC edukacji filmowej to jest kurs, o którym już chwilę powiedziałam. To jest kurs, który jest zawieszony na naszej stronie internetowej filmoteka.org.pl. Jak Państwo otworzą sobie strony, to tam tuż pod nazwą projektu, czyli po prawej stronie jest taki biały baner, na którym jest odniesienie do kursu otwartego. Można na ten kurs wejść i można się z tymi treściami zapoznać w każdej chwili. Są tam elementy dotyczące historii kina, interpretacji filmu, realizacji projektów filmowych i zajęć z wykorzystaniem filmu. Polecam serdecznie, to jest fantastyczny materiał. Na pewno dla kogoś, kto zaczyna przygodę z edukacją filmową, ale nie tylko. Naprawdę kurs jest przebogaty, ma ogromną bazę informacji. Myślę, że każdy może z niej skorzystać, nawet jeżeli zajmuje się edukacją filmową od już jakiegoś czasu. I teraz kurs, o którym szkolenia internetowe, o których już mówiłam wcześniej, czyli szkolenia, które wcześniej miały strukturę jednego kursu dla zaawansowanych pod tytułem Edukacja filmowa, nowe wyzwania. Stwierdziliśmy, że kurs jest bardzo obszerny i obejmuje dość zróżnicowaną wiedzę i zdarzało nam się rzeczywiście, słyszeliśmy takie głosy od uczestników, że ktoś, kto interesuje się wychowaniem poprzez film, niekoniecznie chce przechodzić przez moduł związany z fundraisingiem, czyli pozyskiwaniem środków na swoje działania. No, naszą ideą było to, żeby to połączyć i żeby dać taką kompleksową wiedzę, ale jakby wychodzimy naprzeciw tym głosom. Jeżeli ktoś będzie chciał rzeczywiście sobie takie kompleksowe wsparcie zapewnić, może przejść wszystkie trzy odrębne szkolenia. Jeżeli ktoś ma ochotę uczestniczyć tylko w jednym, to też jest taka możliwość, czyli są trzy szkolenia odrębne, film a wychowanie, eksperymenty i innowacje filmowe w edukacji filmowej i projekt od A do Z, czyli jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt. Każde ze szkoleń można zrealizować bez pozostałych, przy czym cena szkoleń zmienia się oczywiście tak, by jakoś nagrodzić tych, którzy realizują wszystkie, czyli jakby w zależności od tego, w ilu szkoleniach Państwo wezmą udział, ta cena będzie się odrobinę zmniejszać. Im więcej, tym odrobinę taniej. Serdecznie zachęcam, tak jak już mówiłam, link do formularzy zgłoszeniowych. Właściwie w tym momencie można zgłaszać się już do wszystkich kursów, do wszystkich szkoleń, przy czym no, one startują w pewnych odstępach czasowych. Zaczynamy od pierwszego szkolenia film a wychowanie, które zaczyna się 16 października. To szkolenie zaczyna się 16 października. Każdy, powiem jeszcze o mentorach słowo, każdy ze szkoleń ma odrębnego mentora, który jest specjalistą w swojej dziedzinie, mentorem w kursie, na szkoleniu filma wychowanie jest psycholog, coach, trener. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. No, jeżeli ktoś się spóźnia, proszę się nie martwić, webinarium będzie udostępnione na naszej stronie, także będzie można sobie ewentualnie do tych wcześniejszych elementów wrócić. Więc powiem jeszcze, właśnie wrócę do tego, do mentorów. Mentorem pierwszego ze szkoleń jest Dawid Wołodowski, coach, trener, psycholog, autor książki Jak rozmawiać o filmach z młodzieżą, także osoba bardzo kompetentna, która naprawdę dla psychoedukacji poprzez film w
Polsce zrobiła bardzo wiele. Do tej pory myślę, jest taką osobą, do której wiele osób po tą wiedzę dotyczącą rozmowy o filmach wraca i słusznie. Także jest to absolutnie właściwa osoba na właściwym miejscu. Także bardzo Państwu ten kurs polecam. Naprawdę dużo materiałów i bardzo, bardzo ciekawe interakcje. Dobrze, teraz tak jak już mówiłam, konkurs Nakręć się to jest znany konkurs, który już jest realizowany od dłuższego czasu. W tym roku odbędzie się 9. edycja tego konkursu. Także to już trochę czasu trwa, natomiast powiem o takich podstawach, ponieważ takie jest założenie, żeby osobom, które jakby dopiero zaczynają przygodę z projektem filmu Taka Szkolna Akcja, żeby dać tę wiedzę i orientację. Więc konkurs Nakręć się to jest konkurs, który ma jakby dwie ścieżki, dwie odnogi. Powiedzmy tak, zapraszamy do nadsyłania swoich etiud filmowych lub też do recenzji, do nadsyłania swoich recenzji filmowych. Etiudy filmowe mają być inspirowane filmami z pakietu Filmoteka Szkolna. Czas trwania ma nie przekraczać 5 minut. Czas realizacji to jest 2017 rok. Więc będziemy na takie filmy czekać. Jeżeli chodzi o recenzje filmowe, to mają być to recenzje filmowe filmów z pakietu Filmoteki Szkolnej. Wszystkie informacje w odpowiednim czasie pojawią się na naszej stronie, łącznie z formularzami zgłoszeniowymi i dokumentami, które trzeba wypełnić przy tej okazji. Ogromnie Państwa zachęcam do zapoznania się z filmami, które do tej pory zostały przesłane do nas, które ten konkurs zwyciężyły. Te filmy można znaleźć na kanale YouTube'owym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam jest zakładka, która dotyczy konkursu Nakręć się i te filmy z ostatnich lat można zobaczyć. W zeszłym roku nagrodziliśmy filmy, które są widoczne na tym slajdzie, między innymi film Winni, ten widoczny na tym największym zdjęciu, który wygrał konkurs jury i wygrał konkurs internautów. I to był pierwszy taki przypadek w historii konkursu Nakręć się, że te dwa wybory się nie, że te dwa wybory się pokryły. Czy ten konkurs to nie jest za trudny w sensie dla uczniów? Nasze doświadczenie jest takie, że nie. Dostajemy filmy, które są oczywiście w różnej jakości, ale staramy się nagradzać kreatywność, poza tym staramy się nagradzać pomysły i też zaangażowanie, także nawet przy jakby powiedzmy niewybitnej jakości jest szansa na wygraną, chociaż z drugiej strony prawda jest też taka, że staramy się nie obniżać tych kryteriów za bardzo, tak żeby tworzyć pewne taki cel dla młodych filmowców, żeby wiedzieli, że sztuka filmowa jest sztuką, tak, i że wymaga pewnych kompetencji, pewnego warsztatu, i że ten warsztat można szkolić, dlatego serdecznie zachęcam do zgłaszania się na kurs dla uczniów, gdzie właśnie pod opieką mentora można te kompetencje zdobyć i podszkolić się i w montażu, i w umiejętnościach operatorskich, i w reżyserii. Także ja myślę, że to jest, że konkurs jest, ma optymalny poziom trudności, zresztą nadsyłane filmy trochę nam to pokazują. Dobrze, to teraz bym przeszła do wirtualnego. Mam nadzieję, że odpowiedziałam Pani Aniu na Pani pytanie. Jeżeli nadal ma Pani wątpliwości, to proszę je zgłosić. Albo możemy o tym porozmawiać nawet później, czy na tym etapie dyskusji, która będzie na koniec prezentacji. Ja widzę, że zostanie nam na pewno trochę czasu, więc zobaczymy,
Zobaczymy, to możemy do tej kwestii wrócić. Wirtualny festiwal filmoteki szkolnej to jest takie działanie, które polega na tym, że w odpowiednim dniu ogłaszamy, oczywiście wcześniej odbywa się rekrutacja, Państwo się zapisują, szkoły się zapisują do festiwalu filmoteki szkolnej. W odpowiednim dniu my otwieramy taką stronę, podajemy Państwu link do strony, na którym publikujemy zadania i konkursy. Festiwal trwa około 3 godzin. Konkursy i zabawy, i quizy obejmują i elementy wiedzy filmowej, elementy wiedzy o środkach filmowych, o historii filmu, też o pakiecie filmoteki szkolnej, ale za każdym razem na mniej więcej 6 zadań mamy dwa przynajmniej zadania kreatywne, które polegają albo na tworzeniu plakatów, albo na tworzeniu spotów, albo na tworzeniu różnych innych form wizualnych czy audiowizualnych. I to naprawdę fantastycznie wychodzi i naprawdę jak Państwo wejdą na stronę na filmoteka.co.pl, do slajdera, tam jest odnośnik do wirtualnego festiwalu filmoteki szkolnej i można znaleźć link do poprzedniej edycji, wejść na stronę festiwalu i zobaczyć, jakie to prace do nas były nadsyłane i jakie prace zdobyły nagrody w zeszłym roku czy 2 lata temu. Konkurs odbywa się na stronie z wykorzystaniem strony festiwalu, która jest przez nas przygotowywana i z wykorzystaniem Facebooka, dlatego że potrzebujemy jakiejś platformy do takiej szybkiej wymiany informacji, do rozmowy, do prezentacji nadsyłanych prac. No i właśnie Facebook jest taką platformą, my działamy jakby w takim sprzężeniu i z wykorzystaniem strony, z wykorzystaniem Facebooka i to naprawdę bardzo dobrze się sprawdza nam od lat. Także wierzę głęboko, że tegoroczna edycja nas nie zawiedzie. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o nowości na 2017, na rok 2017-18, to największą nowością jest to, że Filmoteka Szkolna, projekt Filmoteka Szkolna, akcja, jak również program Filmoteka Szkolna otwiera się na szkoły podstawowe. No, to wynika z jednej strony ze zmian strukturalnych w polskiej edukacji, ale też z tego, że mieliśmy ogromną ilość zapytań i zgłoszeń ze szkół podstawowych, no, którym nie bardzo mogliśmy pomóc, ponieważ pakiet filmoteki szkolnej nie był udostępniany dla szkół podstawowych, nie było praw do pokazywania tego pakietu filmów z pakietów w szkołach podstawowych. Był to pewien problem, no bo rzeczywiście przyjmowaliśmy szkoły do projektu, a później się okazywało, że nie mamy dla tych szkół no, zasobów, którymi mogłyby się wesprzeć. To się od tego roku zmieni. Wiem, że licencje zostaną poszerzone, tak by obejmować szkoły podstawowe, które też będą mogły się na platformie filmotekaszkolna.pl zgłaszać i rejestrować, tak by uzyskać dostęp do pakietu. Wiem, że to będzie umożliwione jakoś w późniejszym czasie, myślę, że jakoś październik, druga połowa października, ponieważ no, wiem, że trzeba zaktualizować bazę szkół i to trochę czasu zabierze. Natomiast no, szkoły podstawowe zyskują narzędzie i to jest wielki krok naprzód. My ze swojej strony, jako właśnie ten projekt odpowiedzialny za wdrażanie pakietu, za wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć z pakietem i nie tylko, organizujemy odrębne zadania, działania dla szkół podstawowych. Są to webinaria dla szkół podstawowych, warsztaty dla szkół podstawowych, jak również opracowaliśmy coś, co mamy nadzieję będzie ogromną pomocą właśnie dla tych placówek, które startują z filmoteką szkolną, które chciałyby jakoś z nami współpracować i realizować edukację filmową w swoich murach. Opracowaliśmy takie skromne wydawnictwo, myślę, że skromne, ale myślę, że bardzo potrzebne, które nazwaliśmy Przewodnik dla Szkół Podstawowych. Ten przewodnik będzie udostępniony na stronie filmoteka.co.org.pl najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
I to jest taka publikacja, w której zawarliśmy właśnie jakieś podpowiedzi odnoszące się i do projektu Filmoteka Szkolna Akcja, i do programu Filmoteka Szkolna. Informacje dotyczące logowania się na stronie, czyli o dostępie do pakietu Filmoteka Szkolna, jak również takie informacje jak analiza podstawy programowej szkoły podstawowej z punktu widzenia edukacji filmowej, bo pomyśleliśmy sobie, że nauczycielom może tej wiedzy naprawdę brakować. Edukacja filmowa nie ma swojego odrębnego miejsca i tak naprawdę znalezienie przestrzeni na realizację zajęć z edukacją filmową zawsze było pewnego rodzaju wyzwaniem, z którego nauczyciele fantastycznie potrafią wybrnąć. Natomiast no, myślę, że taka podpowiedź zawsze jest bardzo wartościowa. My takie informacje, znaczy, a ta analiza została przeprowadzona przez Centrum Gabinet Edukacji Filmowej z Łodzi, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej z Łodzi. My z tych analiz korzystamy, odsyłając do, właśnie do szerszych opisów. I jak również udostępniamy w publikacji zbiór linków do wolnych zasobów, które ułatwiają włączanie filmów w szkolne działania. I tu muszę powiedzieć, że to jest taka baza bardzo rozbudowana. Jak pisałyśmy ten przewodnik, byłyśmy absolutnie zachwycone i rozemocjonowane, patrząc na to, jak wiele fantastycznych materiałów można znaleźć w sieci, z którymi można pracować. Chociażby w tym czasie, kiedy ten dostęp do filmoteki jest jeszcze chwilowo niemożliwy dla szkół podstawowych, można skorzystać z innych materiałów, które są zawieszone na innych platformach, ciekawe i które polecamy. Także mam nadzieję, że ten przewodnik okaże się naprawdę ciekawym, takim wartościowym zasobem dla wszystkich nauczycieli ze szkół podstawowych. I nie tylko. Tak jak mówię, publikacja ukaże się na naszej stronie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, już naprawdę absolutnie, to jest ostatnia prosta, finiszujemy, zamykamy wszystkie informacje i będziemy ten materiał wieszać. Zbliżamy się do końca i tutaj chciałam powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jak również w niedługim czasie ukaże się na naszej stronie filmoteka.co.org.pl ukaże się link do ankiety, ponieważ oprócz tego, że chcemy wspierać szkoły filmowe już jakimiś gotowymi materiałami, chcielibyśmy, czy projektami, czy wydarzeniami, chcielibyśmy również poznać sytuację tych szkół pod kątem możliwości realizacji zajęć edukacji filmowej. Dlatego organizujemy diagnozę potrzeb szkół podstawowych w zakresie edukacji filmowej, opracowujemy. Właściwie już opracowałyśmy, natomiast no jeszcze konsultujemy to teraz z badaczami. Ankietę, którą zawiesimy w sieci i która po prostu ma za zadanie wybadać Państwa potrzeby, możliwości, zasoby, którymi Państwo dysponujecie, albo zasoby, które są Państwu potrzebne do realizacji tych zajęć. Mówię tutaj najprawdopodobniej, jak to z naszej ankiety wynikało, do raczej widzów nagrania na YouTubie niż tutaj zebranych nauczycieli, chyba że jakiś nauczyciel ze szkoły podstawowej się jeszcze pojawił w międzyczasie. Także serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tej ankiecie i do wsparcia. No to jest taki moment, kiedy my liczymy na Państwa pomoc, tak żebyśmy my mogli pomóc w jak najszerszym zakresie i jak najskuteczniej. Więc bardzo liczymy na szeroki odzew i na to, że ta ankieta spotka się z dużym zainteresowaniem. Także to tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłam i zasady naszego projektu, i to, jak ten projekt będzie przebiegał w tym roku, że Państwa zainteresowałam, że się będziemy spotykali przy okazji różnych wydarzeń, że będziemy się spotykali przy okazji no właśnie chociażby relacji. Także bardzo, bardzo się cieszę na tą wspólną współpracę i na przyszłe kontakty.
No i zachęcam do zadawania pytań. Ja jeszcze tutaj może taką informację zostawiłam na sam koniec, pewnie niesłusznie. Mamy również zmiany wewnętrzne w naszym projekcie. Chciałam tutaj przedstawić Państwu nową koordynatorkę, która w tym roku będzie wspierała mnie w realizacji projektu. To jest Karolina Micner-Jastrzębska. To jest osoba, która będzie razem ze mną realizowała tegoroczne działania. Trenerka, między innymi antydyskryminacyjna. Także myślę, że bardzo się cieszę na tą współpracę i myślę, że Państwo też się nie zawiodą. Dobrze, to w takim razie ja ze swojej strony już bardzo dziękuję i chciałam się zapytać w tym momencie, czy są jakieś pytania, czy coś jeszcze Państwo by chcieli wyjaśnić albo może dopowiedzieć, może mają Państwo jakieś sugestie, propozycje, pytania. A pytanie, czy organizacje pozarządowe, fundacje również mogą uczestniczyć w projektach Filmoteki Szkolnej, czy tylko szkoły państwowe? Pytanie jest bardzo szerokie, bo dotyczy programu Filmoteki Szkolnej. Jeżeli chodzi o program Filmoteki Szkolnej, to ja naprawdę bardzo polecam kontakt z koordynatorką tego programu, czyli z Agatą Sotomską, która zresztą jest na naszym webinarium, jak również z Tytusem Ciskiem, który też ten program koordynuje, ponieważ jakby no nie znam całości programu, nie wiem na ile wszystkie inicjatywy mają właśnie te ograniczenia prawne. Wiem na pewno, że jeżeli chodzi o pakiet Filmoteki Szkolnej, jeżeli chodzi o Filmotekę Szkolną Akcja, to my, Filmoteka Szkolna Akcja nie jest ograniczona do, pakiet Filmoteki Szkolnej jako narzędzie, jako zestaw filmu, katalog filmu ma ograniczenia prawne takie, że można te filmy oglądać, pokazywać jedynie w szkołach. Także nie ma takiej możliwości, żeby z pakietu korzystać. Natomiast to nie znaczy, że nie można na przykład uczestniczyć w różnych innych działaniach, które są organizowane w projekcie. To znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład nie wiem, zespół działający przy jakiejś fundacji albo prowadzony przez organizację pozarządową, żeby nie wziął udziału w wirtualnym festiwalu, czy żeby nie wziął udziału w różnych innych działaniach, albo zgłosił się do projektu. Nie mamy z tym problemu, natomiast problemem będzie na pewno dostępność pakietu. Czy coś jeszcze? Czy mamy jeszcze jakieś inne pytania? To widzę, że Agata to precyzuje. Dziękuję bardzo. Pani Anna, pani zdaje się miała jeszcze jakieś pytanie. Kiedy będzie festiwal filmoteki szkolnej i czy zmieniły się reguły? To jest bardzo trudne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. To znaczy, my mamy harmonogram i budżet projektu do lutego. Nie wiemy za bardzo po prostu, co się będzie dalej działo. To jest no niestety taka bolączka projektów pozarządowych, które wymagają dofinansowania zewnętrznego, że po prostu no, nie wiemy, nie możemy dać gwarancji, że takie, no, nie możemy zgadywać za grantodawców i w związku z tym decydować za grantodawców, w związku z tym nie możemy podejmować takich decyzji i zapewnić, że to wydarzenie się odbędzie. Na pewno wszystkie strony realizujące ten projekt bardzo by tego chciały. Natomiast czy nam się to uda, tego jeszcze nie wiemy. A pytanie, czy zmieniły się reguły a propos festiwalu filmoteki szkolnej, to
Jedno jest powiązane z drugim. Nie wiemy, czy festiwal filmotyki szkolnej się odbędzie, w związku z czym nie wiemy, jakie reguły będą obowiązywały na festiwalu. Wirtualny festiwal filmotyki szkolnej odbędzie się w styczniu. Przykro mi, po prostu tego rzeczywiście nie sprawdziłam. To jest jakby taką datę, ja mogę Państwu to później, w późniejszym czasie tą informację uzupełnić, czy też mailowo, czy nawet umieszczając to na stronie internetowej. Mamy określoną datę, ale przyznam szczerze, że w tej chwili wypadło mi z głowy i nie pamiętam dokładnie, którego dnia to będzie. Ale będzie na pewno. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pani Kasia pisze. A, pani Kasia napisała, że nie ma pytań. No dobrze. To ja myślę, że w tej sytuacji chyba będziemy kończyć. Serdecznie zachęcam do kontaktu, do wyjaśniania, precyzowania różnych rzeczy. Jeżeli Państwo mają ochotę jeszcze o coś dopytać, albo może pojawią się jakieś propozycje czy jakieś wątpliwości. Ja bardzo dziękuję za uwagę, za Państwa obecność i pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam do zgłoszenia się do programu, do projektu, do programu i do różnych poszczególnych działań, które organizujemy. Dziękuję bardzo. Dwunastego stycznia. Dziękuję bardzo. Widzę, że chyba nie mamy. Daria.